Witam was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i jesteśmy w kolejnym odcinku przygód Nathana Drake'a w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Dostaliśmy się do pewnej krypty na wyspie, gdzie najprawdopodobniej już znajduje się skarb Avery'ego. Poprzedni odcinek zakończyliśmy tutaj przy tym kole, to takie koło jakby do sterowania właśnie pirackim statkiem. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale okej. Sprawdźmy jak to działa. I pewnie jest to jakaś zagadka. Okej. Symbole. A, przydatne. Ja to mam jakoś rozkminić teraz, tak? Skoro tu jest pół światła, tu jest MK. A to co? Ej, patrz, zombie. I Boldrich, i Albasra, i Amtatek. No to całkiem nam to wyszło. To kim był ten cały Albasra? Mogołem. Służył mi miastem. Z Avery. Podobno miał zostać stracony, ale uwolnił się od bitwy i udało mu się wysadzić skład z promu. Avery z wdzięczności wziął go do siebie? Dokładnie tak. A ten drugi? Ponoć z nim podostał się, chcący poznać na mistrze. Czy jeszcze nie? Obracam do was i pole na ręce. A nie, to jedno i drugie mi się obróciło. Dobra, to tutaj trzeba wrócić do ustawienia. Do takiego ustawienia. I tutaj musimy ustawić takie potrójne. Teraz wystarczy przesunąć. Jest! Ta-dam. No i się zaczyna. Co teraz? Zobaczmy. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik i Christopher Condent. To już ośmioro. Czyli zostało nam ostatnie. To samo co my. To już za daleko. I jeszcze jeden ruch, taki jest. A, bo one się obracają jeszcze. Co
Udało ci się! Wszystko było zaplanowane. Reszta załogi. Richard Wand, Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz. Chyba wiem, dokąd iść. No i jeszcze przejście. Zaraz. Chwileczkę. To 11 piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Aha. Dziwne. Możliwe, że nasza gwiazda będzie gdzieś tutaj. Zobaczmy. No dobra, dokąd teraz? Windą do góry. Twój posąg Everiego się znalazł. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Avery był narcyzem. Naprawdę? Tak. No bo jakimś samolubem. Zobaczmy, co dla nas ma. Trochę tu wysoko. No, trochę bardzo. I co, ja mam skoczyć do wody? Dobrze, Sean, że poszedłeś pierwszy. Szczerze, jak nasza wyprawa wypada na tyle twoich dotychczasowych przygód? Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. Jeżeli będzie to wyprawa, dzięki której cokolwiek ze skarbu uda nam się wynieść, to będzie to dobry propsik. Nie zerwała się. Bosko. Bo jak zazwyczaj mamy... Łódź jest na dole. Pan pierwszy, kapitan. Zazwyczaj mamy zwyczaj to, że odkrywamy jakieś Eldorado i inne w ogóle dzikie węże. A summa summarum nic nam z tego nie przychodzi. Długo mamy na ciebie czekać, Sam? No, w magiczny sposób się teleportujesz. Wyspa z pomnikiem Avery'ego jest po prawej. No. Jestem taki podjarany. To let's go! Ręce mi się trzęsą. Znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać. A może jedno i drugie. Nie pal, bo nie urośniesz. Jakiś sztorm się tu już zbiera i zaczyna mi się chyba przypominać początek gry. Chyba ma lunetę, ale wcale przez nią nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć. Wyspa skarbów może się schować. No, to będzie ciekawe. I znajdziecie przez jakąś wieżyczkę. Pokaże się nam droga. No, chodź. Sam. O, nie. Nie, czyń honory. Nalegam, chodź. I do góry. No dobra, kapitanie. Co my tu mamy? Gdzie to tu się patrzysz? Jest. Aha. Czy no i? To tam będziemy mieć te przeboje. Jest wyspa w kształcie czaszki? Mów! Jest wyspa! Bez czaszki. To jest to. Libertalia. Niezły z ciebie optymista, braciszko. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Trochę cię zaczyna ponosić. Może rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. Okej. Okay. Co? Mówię, okej. O, nie, już ja dobrze znam to twoje okej. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Rodzinna kłótnia. Ale chyba rodzinna kłótnia musi poczekać. Czyżby Rafe? No, a kto inny? Szlakbyt. No to szybka zwika.
I wracamy do naszego początku. Otóż to. Takie szybkie déjà vu. Czy znajdziemy się już na tej wyspie? Wygląda na to, że my tak. Ciekawe, gdzie jest Sam. Rozbitkowie, rozdział 13. Muszę zejść z tej plaży. Sam! Sam, słyszysz mnie? Może jest gdzieś dalej. To chyba nie w tą stronę. Dawaj, Nate, ocknij się, trzeba w ogóle ruszyć do przodu. Najpierw muszę wejść wyżej. Pierwsza zasada. Wejdź wyżej i zobacz, gdzie jesteś. Całkiem niezła zasada, tylko Sam, jeszcze... Sam, odezwij się! Czyli w drugą stronę. Jak zwykle, kurczę, musiałem źle pójść. Czy może jednak nie? Nie, wydaje mi się, że tam będzie trzeba skoczyć na górę. Dostępu do broni nie mam. Miałeś wejść wyżej, nie ześlizgnąć się. A tu się nie poślizgnij, chłopie. Dzięki Bogu, nasze zapasy. Oczyść. Pusto. No, sorry, że browara tam nie znalazłeś. No, z drugiej strony nie mam już nic do stracenia. Poza swoim życiem. Gadam sam do siebie. Chyba zacznę wariować. W takich warunkach to chyba nic dziwnego. Jezu. Okej. Niech to. No. Wytrzymaj. Przetrwasz. Przypomnij sobie, że jesteśmy bardzo blisko skarbu, ale proszę cię, stąpaj troszkę ostrożniej. Brawo! Jezus Maria, Nate. Nie bądź sierotą. To wskazówka. Tylko się nie zatrzymywać, nie zatrzymywać.
To było oczywiste, że się ześlizgniesz. No, jeszcze raz. Ja myślałem, że to jest woda. Ale jak zwykle nic z naszego planu wejścia wyżej. Czyli odpływamy. No, pobudka, Nate. Niebezpiecznie tak spać w jakichś ciemnych grotach. Na wyspie nie wiadomo czego. Starej wyspie piratów. S i Sig Parvis Magna sam. Dalej, gdzie jesteś? A przynajmniej już nie pada. Muszę się dostać do tej posępnej góry. Sam, zostań gdzie jesteś. Idę po ciebie. Dobra, już o wiele lepiej mu idzie ta wspinaczka przynajmniej. Dobra, tędy. Aha, czyli to była zła droga. Dobra, fajnie, fajnie się bawimy. Nie taki był plan. Oj, Nate. Dobra, teraz górą. No, przynajmniej nas tutaj już przetransportowało. Wspinaj się. Trochę bym sobie stąd leciał. Thank you.
Dawaj, Nate, to nie są twoje pierwsze wspinaczki przecież. Jakiś patrol? Pewnie Rafe'a. A jak? No. Już myślałem, że tam dolecisz, chłopie. Uważaj na siebie sam. Mam nadzieję, że nie puści. Nie. To nie był dobry pomysł. Dobra, nie był to jakiś tragiczny pomysł. Dobra, tu nie ma przejścia, więc pewnie środkiem. Wow. Gdzie teraz? Jezus des Majestas, to także żeglarski symbol wraku. Żadnej lotości dla złodziei. Lupa. Ech. Nie fart, co? March 1808 roku. Porozmawiałem dziś rano z Burnsem, gdy przygotowywaliśmy się do opuszczenia jaskini. Porównując zarówno stan osobowy naszej załogi, jak i zapasy uległy uszczupleniu, zażądałem, żebyśmy wrócili do domu i wrócili tu w większej sile i z większą ilością zapasów. Burns wybuchł śmiechem. Nie powtórzył swoją mantrę. Skarb jest w naszym zasięgu. Pewnie, że tak. W naszym też. Ach. Mieliście pecha. Czyli nie tędy? O! Próbowałeś się tam wspiąć? W tych butach? Już nie będzie ci potrzebne. Podnosisz czekan. Tak. To działa.
No nieźle ci to poszło, sam Nate. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. No nie podoba mnie się to, bo my tu jeszcze nawet żadnej broni nie mamy. Mogę tu na górę? No nie, no tak dużo tutaj was jest. Strasznie was tutaj dużo. Co mi się bardzo nie podoba. Oj nie! Taki był plan. Zdecydowanie nie taki był plan, ale jak już mi się plan pokiśkał, trzeba było ruszyć naprzód. Za dużo was tutaj, no naprawdę. Cholera, co to było? Nic takiego. Nic tu nie ma.
stary, serio? Chcesz zdradzić naszą pozycję? Próbuję tu wnieść... Zaraz. Taki był plan. Czy ja to mogę naprawdę zrobić w miarę normalny sposób? No tutaj mnie cofnęło. Tych jest ewidentnie tutaj za dużo. Boczkiem, boczkiem. Gdzie jesteś, dupku? Dobre pytanie. Zacząć poszukiwania, już! Jezu! Tylko ostrożnie! Ej, masz coś? Cokolwiek? No, niestety! Rozproszyć się! Musieliście się rozpraszać. Thank you.
Pozwala nam się trochę przejść dalej. Bardzo fajnie. A tu jest dwóch snajperów. Co mnie trochę niepokoi. Pytanie, czy któryś tu do mnie podejdzie. Tylko pytanie, w którą stronę ja muszę iść? Czy ja sobie tam zjechać tą... Przenieśliście się wszyscy do mnie tutaj. Fenomenalnie. To ja pewnie muszę się tutaj do góry dostać. Chyba ich zgubiłem. Chyba nie mów tego tak, hopsiu. Co to? Kolejny list. Ktokolwiek znajdzie się wiadomość, niech wie, że Jonathan Burns, niegdysiejszy dowódca i fundator naszej ekspedycji, zamordował mnie i innych ludzi zaślepionych rządzą skarbu Avery'ego. Podpisał to pierwszy oficer na Suffolk, Walter Hayes. Pokręcona historia. Wygląda na to, że załoga Burnsa nie miała więcej szczęścia ode mnie. Nie bez żartów! Nie, nie, nie! O! Końcu. Prawie cię zastrzeliłem. Nie, to prawie ja się zastrzeliłem. Dobrze, że żyjesz. Tak, ledwo mnie drasnęli.
Dobrze cię widzieć, braciszku. Chodź. Skarb na nas czeka. Czekaj, stary. Co my robimy? W sensie? W sensie, że nasze zapasy są na dnie oceanu. Okej, no to okradniemy armię Nadine. Jaki problem? A no właśnie. Armię. Walczymy przeciw armii. Ej, jak na razie dajemy radę. No pewnie, tkwimy na totalnym odludziu. Przecież chcieliśmy tu dotrzeć, pamiętasz? Tak, ale mieliśmy plan ucieczki. Teraz planu nie ma. Mam propozycję. Zejdźmy na dół i zabezpieczmy jakąś łajbę. Łajba zaczeka. Wiesz, co tu robimy, Nathan? Odkupujemy moje życie. Okej, dlatego teraz wejdziemy sobie do tej dżungli i odszukamy Libertalię. Czy ty widziałeś tu choćby ślad pirackiej kolonii? Bo ja ani jednego. Trochę za późno na wątpliwości, nie sądzisz? Nie potrafisz dopuścić ewentualności, że tajna piracka utopia Averiego mogła po prostu nie wypalić? Co? A może daliśmy się ponieść fantazji i powinniśmy ci pomóc w jakiś inny sposób? Teraz znaleźć inne w ogóle tożsamość? Przeczyszę tę wyspę cal po calu, jeśli trzeba, aż znajdę ten skarb. Dobra, więc jeśli nie wiesz, co tu właściwie robimy, to wracaj do domu, Nathan. No, w porę nam to mówisz. Czekaj, do domu? Żartujesz sobie? Nie rozumiesz, ile dla ciebie poświęciłem? To ja się poświęciłem. Okej? Ostatnie 15 lat mojego życia. To nie ma życia. Z tym nic wspólnego. Ma i to bardzo dużo. Co? Coś jest nie tak. Albo odkrył wejście do Libertalii. O, piracka kolonia. Och, nagle ślad. Ciągle chcesz do domu? Rozejrzyjmy się tutaj. No to mamy pierwszy, no może nie pierwszy, ale kolejny ślad. Tylko że ten odcinek na chwilę obecną też sobie zakończymy, bo troszkę się już przeciągnął przy tym asasynowaniu. I widzimy się w następnym. Do zobaczenia.